Zaczynamy, nowa gra. Samouczek. Pokaż. Tak, pokaż komunikaty. Środowisko. Musimy. Miast nieliczni pamiętają pierwszą katastrofę, która rozpoczęła ten koszmar. Większość ludzi zginęła, a ci, którzy przeżyli wirusa z Wuhan, rzucili się sobie do gardeł. Garstka ocalałych piwniczaków z wykopu musi poradzić sobie w świecie po apokalipsie. Miasta zostały zniszczone. O, czekajcie. O Jezu, cofnij. Kurde, coś kliknąłem i trudne zrobiłem. Katastrofy. W wyniku wszystkich tragicznych wydarzeń, ekstremalne warunki pogodowe i inne nieszczęścia stały się codziennością. Najgorsze za nami. Niebezpieczeństwa czyhają wszędzie. Częstsze katastrofy, zanieczyszczenie. A, dajmy takie środkowe. Zasoby. Każdym w końcu może się załamać. Walka o przeżycie każdego dnia może w końcu stać się bezsensowna. Ludzie potrzebują nadziei i w końcu ją dostali. Przeszliśmy długą drogę, ale przyszłość zostawiamy. Ja bym dał mnóstwo zasobów na początek. Dość dobra, ocaleli. Współtowarzysze zapewniają przetrwanie grupie. Nie są idealni, ale skoro przetrwaliście tylko to może tyle, to możesz im w pełni ufać, a oni ufają tobie. Garstka, no grupa ocalałych, którzy potrafią zadbać o siebie. Wyzwanie. Ocaleli będą borykać się z wieloma problemami. Atakami bandytów i społeczności. Apokalipsa. No, pojawi się dużo problemów, powiedzmy. Strażnik bramy. Życie nie jest sprawiedliwe, ale niekiedy masz wrażenie, że jednak nie jesteśmy zdani tylko na siebie. Może to anioł stróż, a może po prostu sprzyja nam los, ale czujesz, jakby ktoś nad nami czuwał. Trudna ścieżka, ale warto zaryzykować. Chaotyczne. No to ja chcę chaotyczne. Sztandar. Jasu. Sztandar chcę mieć tak. Konieczyna na różowym tle. Nazwa kolonii. Leszczykowo. Motto kolonii. Jakie jest nasze motto? Proszę na czacie. Zapachołek, dokładnie. Podsumowanie. Rozpocznij. Niektórzy kolonizatorzy są bardziej pracowici niż inni, ale postaraj się tak samo dbać o wszystkich. Czuję się, jakbym w The Walking Dead świat miał wkroczyć. Czyli co, będę miał kolonię? Coś takie jak Rimworld, tylko że w 3D jest gorsze? Ciekawe. Paradox zrobił, to pewnie będzie pełno jakichś różnych parametrów i milion statystyk. Oho. O kurde. Bezdomni kolonizatorzy. Budowanie. Mamy tak. Miejsca 6. Jestem w stanie coś takiego postawić. Dobra, moi drodzy, lecicie. Materiały i budujecie. To są tak, domy. Zbuduj schronienie, ok. Ale czy oni jedzenie też później sobie ogarną? Co to jest za biedronka? Aha, opinie. Mapa świata. Okej, mapa kolonii. Mhm.
Aha, że to jest brama i ona nas może bronić. Ale nie mamy płotu. Obszar roboty przetwórni. Chata rybaka, o. Aha, bo tu jest coś do łowienia. Zróbmy sobie chatę rybaka. Czemu się nie da tego budować? Aha, na brzegu. A, bo tu jest wejście do niej. Już nie rozumiem, jak tą chatę wy... O, było. Dobra, chata rybaka. I co, biegną wybudować chatę rybaka? No to jedzenie mamy. Studnia. A już mamy jedną studnię, to nie będę budował. Materia... Przetwórnia. Stacja recyklingowa. Plastik. Tartak. To zróbmy tak. Tartak. No gdzie ten tartak mogę zrobić? No gdzieś przy lesie, nie? To może tu jednak. To jest skład. Albo czekaj. Dobra, oni będą tu przynosić jakieś rzeczy do tego składu. Widzę, że już lecą po deski. A reszta tu buduje. Tu by można było tą przetwórnię postawić. No, tu recykling, tak? Dziwnie ta mapa... Aha, ja sobie mogę tak zrobić, dobra. No dobra, nie ma drewna. Ale tu budują już. You are breathtaking. Oglądałeś całe The Walking... Nie, bo mnie irytowało, że oni chodzić nie potrafią. Czy ja tu muszę jakiegoś... Co to jest za i na nim? O nie! Nie, nie. Aha, że informacja. Różne narzędzia przyspieszają pracę. Odzież podstawowa. Czy ja mam im jakieś prace wyznaczać? To jest menu. Pomoc. Pracować wielu kolejnych. Wydajność budynków można zwiększyć. Ok. Okej, okay, zwiększyłem, dwóch dałem, ale ich będzie zaraz, nie będą mieli gdzie pracować, nie? No dobra, ale to nic. Drewna im brakuje, no to w tartaku by musiał być dodatkowy koleś. Przenieść obszar roboczy, ale on może tutaj sobie spokojnie pracować. Odpady promieniotwórcze. Aha, stacja ekologiczna. Warsztat. Krawiec. Namiot leczniczy. Miejsce pochówku. O, to by już by można było postawić, bo coś czuję, że się może przydać. Zróbmy je gdzieś tutaj z tyłu. Miejsce pochówku. Brama. I jakieś krzaki. No.
Dobra, ci co tu śpią. To jest bunkier nasz. Magazyn żywności. Aha, z magazynu żywności oni jakąś żywność mogą sobie zbierać. Temu chyba nie trzeba, ten sobie łowi ryby. Ten sobie zbiera, ci se śpią. Mam 10 dorosłych kolonizatorów. Aha, 10 ludności, 2 tragarzy, 5 pracownicy dorośli, 7. A nie, dobra, już czaję, to się sumuje. Stacja recyklingowa, no i oni ewidentnie muszą obszar roboczy tu, że tak powiem, do stacji recyklingowej. Radio Armagedon nam gra. No dobra, no i robią te towary, widzę, że noszą. To trochę zajmie, zwłaszcza, że blach nie mamy, metal. Czemu oni chcą? Zbuduj schronienie, ale ja już zbudowałem. Dobra, pomiń. Patrzcie jak tartak. Uuu, jakie fajne śruty tutaj ten wyrzucają. Studnie, no ale studnie też mam. Obszar działania, dobra. Cmentarz jest też w budowie. Muszę tą blachę zrobić. Ale nie ma tu w ogóle czegoś takiego jak robienie blachy. Myślę, że to z recyklingu. Aha, to z recyklingu idzie. Dobra, okej. Twoi kolonizatorzy. Okej. Ograłem nowy dodatek do Frostpunka. To taka wiosna czy coś takiego? Nie. Nie ogrywałem. Plastik i metal. Trapper. Chwyta małą zwierzynę. Okej. Rodzaje magazynów, skład, materiały budowlane, na przykład deski, metal, magazyn żywności, wszystkie rodzaje żywności. Okej. A my mamy tu jakiś... O! Drogę mogę zrobić nawet. A to mnie coś kosztuje? Taka droga? Okej. Chyba nie. Zmiana prędkości gry. Okej. W ogóle to jest dzień pierwszy. Specjaliści. Nie mamy żadnych. Uuu, drzewko technologii. Punkty z bomb. A na mapie świata. A jak to zrobić? Kurde, nawet nie wiem jak to zrobić można. Uuu, jakaś farma tu jest. A co ja mogę tam iść? Kurde, to nawet nie wiem co to znaczy do końca. Magazyn żywności zwykły i magazyn. A mam taki magazyn zwykły? Bo go nie widzę nigdzie. Postawię. No wiem, że brakuje materiałów. Pracowników za bardzo. Brak tragarzy.
Aha, i teraz będzie tylko jeden tragarz. To może rybaków wyłączę, bo mi wcale niepotrzebne tyle rybaków jest, nie? I powiem wam, nie no, drewno mi jest potrzebne. Coś tam noszą, przyspieszę trochę. Traper się buduje, buduje się traper. Dobra, magazyny są gotowe. Dobra, i traper teraz będzie tu, nie wiem, on na coś poluje tu, jakieś skóry oprawia chyba. Dzień się zaraz, a może w nocy ktoś przychodzi. Statystyki kolonii. Przetrwane dni 2. Zajebiście. Na razie się to nie wydaje jakoś bardzo skomplikowane. Widzę, że jest jakiś handel, sojusze. Tak, to jest gra na Epiku. Patrzcie, ile nam nazbierali tych. Przy czym betonu ciągle nie mamy, ale widzę, że beton to idzie z tego. Stąd idzie beton. Ten... aha, tu desek im brakuje, żeby cmentarz... Sezon na króliki. Co to znaczy? Trójka kolonizatorów wyjaśnia, że stworzyli nowe pułapki na króliki i chcą je ułożyć wokół obozu. Pułapki wyglądają sensownie, jednak opuszczenie obozu... Pozwól im. Dobra, dwa króliki, znaczy trzy kawałki mięsa zdobyli, ale mogli pewnie zginąć przy tym, znając tego typu gry, nie? Okej. Aha, i oni tu noszą towar, żywność, a później uzupełniają se tu i budują. Mało tych tragarzy rzeczywiście. Zwolniłem typa startaku, żeby było więcej tragarzy, bo widzę, że nie chcą nosić. A dzieci co robią? Dzieci niech idą kurde do szkoły. No, takiego małego dzieciaczka to tylko kolec można nazwać. Nic nie robi, no właśnie, nic nie robi. Brama, okej. Namiot medyczny. Zrobiłbym, chociaż może dokończmy najpierw resztę budynków, a później się zajmijmy. Bo ja ten wszystko zrobił. Problem jest taki, że nie mam mocy przerobowych. Okej, magazyn zrobiony. O, na razie go zostawmy. Nic specjalnego tu nie ten. Niosą tą bramę, będą. O, widzicie? Trochę cegiełek im jeszcze zostało do ogarnięcia. Wygnaj kolca z wioski. A da się wygnać kogoś? Nie da, nie ma opcji wygnaj. O nie, ranny kolonizator kolec, złamał sobie nogę. Kurde, namiot. No, albo namiot medyczny, albo kolec miejsce pochówku dla ciebie. Da się jakiś priorytet ustawić? Dajmy wysoki, bo nam jeszcze umrze, kurde. Hmm? 87 życia ma, pa, poszedł do namiotu. Ale musi, jakaś babka musi w nim być i widzę, że ten... że musi się nim opiekować. O, i wyszedł ureczony. Priorytet na cmentarz.
No dobra, co nam jeszcze zostało do zrobienia? To nie. Źródło wyczerpane, jagody. A tu mamy więcej jagód w okolicy. No, musimy niestety poczekać, aż nakopią tych cegieł. Dajmy tu już priorytet, dajmy tu już wysoki. Ale postawmy też warsztat. I postawmy krawca. Przy czym no nie mamy... Nie mamy ludzi do pracy za bardzo. Oni tu na razie uzupełnią te zasoby. Chcą porozmawiać. Podchodzi do ciebie para. Najdziej stare wysypisko śmieci śmierdzi tam przeokrutnie, ale właśnie smród mógł odstraszyć innych. No dobra, dajmy im odzież i narzędzia. Co to jest infekcja? Aha, ale poszedł się leczyć, tak? No to niech się leczy. Dobra, noszą te cegły. Okej, okay, o już będą kończyć, bo tam trzech nam brakowało. Dobra, budują. Skażenie, podstaw krajobraz. Odblokuj technologię utylizacji materiałów niebezpiecznych w gałęzi bezpieczeństwa w drzewku technologii, co pozwoli odblokować stację ekologiczną oraz składowisko odpadów promieniotwórczych. Okej. Okay. Ale nie wiem skąd wziąć to. Bo to niby jest gdzieś... Nie wiem, może nam dadzą tutorial za chwilę, jak tą bramę zrobimy, to pewnie będzie można wysyłać ludzi. Coś czuję. Orientacyjny, który widać z daleka, przyciąga ona zarówno miłych ludzi, jak i bezwzględnych. A kurde. To pierwsza brama, to będą do nas, a nas atakować. Ale to jest duży obszar. Duży. U, grupa ocalałych. Bandyci to zakała tego świata, rzucili się na nas, a teraz nie mogą... Nie mogę się pozbyć zakrzepłej krwi. Macie na to jakieś... Dobra, jeden dorosły, jedne dzieci. Mają jakieś zapasy, przywództwo, grupa ocalałych. Ale... Grupa ocalałych? A to kto to jest? Karambit? No, przyjmij. Zaraz będzie dwóch ludzi do roboty. To są trzy czaszki, czy... Aha, szansa zero, okej, okay, super. Aha, ona jakieś punkty akcji ma. Punkty akcji, działania na mapie świata wykorzystują punkty akcji. Hex lub więcej, jeśli teren nie zniknie. Wszystkie... Aha. Okej, okay, liczba punktów akcji. To nawet niezłe. To wartość ich eksploracji. A, jakieś zapasy na bramie zostały. Mam nadzieję, że się koleś do roboty wziął. A oni jak z tymi cegłami? Dadzą radę coś uzbierać? Bez cegieł to my jesteśmy, kurde... Cegły potrzebuję. Reszta mnie średnio interesuje w tym momencie. Aha, ja mogę kogoś jeszcze dać na bramę, czy nie? Czemu akurat ta baba?
To ja bym chciał nią. Niech ona sobie tu poeksploruje. Okej. Ciągle cegiełek brakuje. Oni raz do tego dokładają. Co myślicie o tym, o tej gierce? Jak to taki survivale zawsze wciągają. Podoba mi się, że mają takie te akcje takie, że tak powiem, poboczne troszeczkę. A tym co się nie podoba? Aha, nie mają gdzie mieszkać. Czekajcie, już im buduję. O, miejsce pochówku w końcu. A co ta baba? Czy jak ona tu pracuje, to ona nigdzie... Na razie niech nie pracuje, bo kogo ona ma tam chować? Cegły jeszcze muszą. Zatruta. Dobra. Nie igrasz z życiem swoich ludzi. Leczysz mężczyznę, który powoli wraca do zdrowia. Po przebudzeniu nie jest w stanie przypomnieć sobie, co się stało. Ryzyko kolejnego zarażenia nadal istnieje, ale przynajmniej jedna osoba już jest bezpieczna. Nie wiem, może się właził koło tego i się zatruł. Dobra, budują ten dom. Nie wiem, z czemu akurat tylko jedna baba łazi po tym i wiecie, i eksploruje. To jest dla mnie dziwne. Jedzenie mamy, wodę mamy. Chociaż wody to mamy tak średnio. Nie wiem, czy ten... Szansa 0. A czemu szansa jest 0%, skoro... Nie wiem. Tak, to mam dziwne wrażenie, jakby niby... Dobra, ja nie będę przeszukiwał, bo jak ona ma szansę powodzenia 0, to ja nie chcę tam szukać nic. No i wieża ciśnień by się przydała jednak. Szansa na śmierć 0%? Gdzie? Czekajcie. Aha. Dobra, może to jest rzeczywiście szansa na niebezpieczeństwo. Okej, może tak być. Może, no bo to by pasowało w sumie, jeśli chodzi o kolejność. Znaczy, co jest bezpieczne, a co nie, że przy bazie jest w sumie bezpiecznie w miarę. A tu by trzeba było typa od lasów zrobić. Gdzie on jest? Ten zaraz wszystkie drzewa wytnie i będziemy się zastanawiać, co dalej. Okej. Okay. O, widzicie, co tu jest? Miasto. Okej, okay, mamy warsztat i ktoś już w nim pracuje i robi narzędzia.
ale nie wiem jak się leki robi. Dobra, wyburzanie budynków, spoko. Jacyś dodatkowi mieszkańcy by się przydali, nie? Przysługa. A, muszę im coś dać. Centra handlowe jakieś. No dobra. Nie mam czegoś takiego jak centra handlowe. Krzaka postawię. Co ten krzak daje? Może upiększać będą ten bak tragarzy. Aha, okej. Nie wiem, czy ona może na przykład tu wejść. Nie, to chyba nie ma sensu. Epidemia. Czy nikoli umrą? Ile mam wody? 3 tylko. Gdzie ta epidemia? Bo nie widzę, żeby ktoś zachorował. Wędrujący kupiec. O, to na pewno chce. Okej, okej. Drzewko technologii. Kolonia. Jakieś posterunki. Kup pozwalające zakładać i obsługiwać posterunki na mapie świata. Rozszerzenie wpływu kolonii poza jej granice jest niezbędne do zapewnienia jej przetrwania. Posterunki. Przekazanie zasobów. Aha. Kolonia, życie w społeczności. Nieodblokowane, chałupa, kamienica, krzak. Produkcja. O, produkcja energii, wspólne jedzenie. O, wspólne jedzenie. Kuchnię bym zrobił. A mogę tu na przykład pole dorobić gdzieś? Dobra, drogę stawiam. Kurde, epidemia. No dobra, ale mamy... No nie mamy żadnych lekarzy, ale zaraz będziemy mieli.
A czekajcie, bo myśmy... A nie, jest tu ciągle ten kamień. O, tu jest w ogóle. Dorasta kolec. Jest gotowy. Sadzenie roślin. Okej. Małe pole. No, kartofla chyba chcę hodować. I niech hodują kartofla, nie? Najbardziej mnie martwi, że nie ma tej wody. Mamy tylko... Przechowywanie, aha. 500, to może ja mam wodę. A, to nie wiem, czy mam, czy nie mam. Okej. Ja się tym Lukasem zajmą. Mało żywności. To jest 12 żywności. Aha, produkcja, zużycie, shit. Ten już wyleczony, mam nadzieję, że odporność złapał. Dobra, kuchnię robią. Posiłek warzywny. Drewno i mięso, okej. Ci łowią ryby. Ile tego jedzenia robię? Produkcja 12, zużycie 10. Okej. Co nam tu jeszcze nie jest potrzebne? Dziwna ta epidemia, bo nie działa coś za bardzo. Nie? Kurde, nie mamy wody. Nie wiem, czy ta studnia ją wydobywa, tą wodę. No ale przechowanie mam 612. Furgonetka.
Czerwona furgonetka z piskiem. Uwaga, Dan, człowiek z tajemniczej furgonetki wrócił. Jeśli chcecie otrzymać to, co skrywa się we wnętrzu tego samochodu, wystarczy maleńka opłata. Dobra, damy mu. I co otrzymaliśmy? Trzy marchewki. Nie no, zajebiście. Wydaje, że mi się po prostu bilans kończy tej wody, a nie żona się kończy. Znaczy, że jakby... Aha, ta się teraz leczy. No dobra, jak się pojedynczo będą chorować, to się nic nie stanie. No tak jakby zapas nam rośnie tej wody, nie? Jakikolwiek progres w tej grze robię. Ludzie by się przydali, a tego nam najbardziej brakuje. Mystery car, może fake car. No właśnie nie wiem, jak woda może być na minusie. Ale najwidoczniej może. Brak tragarzy. No wiem, że brak tragarzy, ale co ja mogę zrobić, jak 10 osób jeń? No, nie wiem, co robią ci ludzie, którzy są zainfekowani za bardzo. Handlując innymi społecznościami, można wygodnie uzyskać potrzebne zasoby po odkryciu handlu wymiennego w drzewku technologii Centrum Handlowe. Dobra, przysług. My na razie tego nie mamy. Muzyka, zbuduj bębny, zbuduj organy kościelne. Szczęście 8, wszyscy są szczęśliwi, organy kościelne postawiłem. Widzieliście? Patrzcie, jak leczą pacjentów. Jednego za drugim, kurde, po prostu. Okej, okay. O, kolejnych leczą dwóch. Mam nadzieję, że się usperniają. Mało ludzi w tej kolonii, dużo stacji roboczych postawiłem. Czyli tu znów nie ma. O, już chyba nie ma tej epidemii, wiecie? Uj, zielone miasteczko. Fajnie, fajnie. Jezu, baba, 2% wyleczenia ją porzucili. No wyleczcie ją do końca. A to co to jest? A to oni są, a co oni robią? Nie wiem, coś machali rękami w powietrzu, nie rozumiem, co robili.
Dobra, chodźmy jeszcze przeskanujmy, co tutaj jest. Śrubki jakieś. No dobra. Mamy jednego tragarza. A skąd się drewno bierze? Bo ja może drewna nie mam. Aha. O, ocaleli. Nie no, przyjmuję, no jakiś typ przyszedł, ale co mu jest? Idzie coś robić. Aha, idzie zbierać ziemię, dobra, okej. Joseph dorasta, no i prawidłowo. Nie wiem, niech zbierają. Ruiny wyczerpane, aha. Nie wiem, to niech drewna teraz troszeczkę nazbierają w takim razie. Czy będą zombiaki w końcu? No nie wiem, miały być jakieś, nie wiem czy zombiaki. Ja bym chciał mieć lepszą babę do eksploracji i po prostu przeatakować kogoś, ale nie wiem czy to jest możliwe. No i bardzo mało jest tych punktów wynalazczości, które tak naprawdę od nich zależy, czy ja robię jakiś progres, czy nie. Chyba, że tu na mapie coś odkryję. O! Porzucony pojazd, zajebiście. Idę tam zaraz go zabrać. Nie wiem, co są zasoby w drodze. W jakiej? Nie, no nie widzę tu, żeby były jakieś zasoby jakieś w drodze. Gulasz z owadów. Mięsno warzywny. O, zbierz teraz ileś ziemniaków. No to zbieraj. Czekaj. To się jest przy bramie. Leki i kabaczek. Możemy dać. A nasiono. To co, zaraz będę mógł kabaczki robić? Idę po to auto. Nie wiem, to chyba ona szybciej... O, mało żywności, kurde. Nie, no mają jakieś... O, mają mięso. Mieszany posiłek. Nie, no robią, tylko tego drewna nie widzę, skąd oni niby to drewno mieliby brać. A oni budują tą drogę, patrzcie, tu kolesie budują tą drogę, ja nie zauważyłem w ogóle, że oni tu coś budują, chyba, że to już jest wydeptana droga, bardziej o to chodzi. Są to jakieś posiłki? Nie ma czegoś takiego jak posiłek w ogóle. Pełny magazyn, to jest co, skład, tak? No to ja wezmę magazyn i zbuduję jeszcze jeden skład.
Czemu ono nie może zwiedzać tego? Nie rozumiem troszeczkę. Nie mam pojęcia, coś tu jest nie tak. Tu nie wiem, co z tymi posiłkami. Niby zebrali te... Dzika w ogóle mają. O, shit! Meteor spadł właśnie, widzieliście? Kurde, no bo to wygląda tak, jakby ona miała wyjść, ale to nic nie daje, że ona wychodzi. A, daje, czekajcie. Aha, dobra. Nie, no remont jest jednak o wiele lepszy, nie? Trochę to jest za bardzo wszystko takie oskryptowane i mało tych punktów wynalazczości, no chyba, że trzeba by było tą babą, może zaatakujemy wioskę jakąś, zobaczymy. Co to daje? Może jaka walka będzie? Czym się te dzieci bawią? A nie, oni ze sobą gadają, sikierę mają w ręce. To nie są dzieci i się nie bawią. Dobra, i teraz tak, jakbyśmy tą babą chcieli tą wioskę zaatakować. To niedobrze. Ale tego byśmy już mogli zaatakować. Ona nie ma w ogóle punktów. No jest dobrze, wyślij. 3 im dam punkty. Wrócisz do Metra, jak w lutym DLC wyjdzie? Metra Exodus? No nie, no jasne, że wyjdę. Wrócę, bo to super jest Metro. I ray tracing, kurde. Nie wiem, czy oni choć jeden posiłek przygotowali. Niby priorytet na maksa, koleś nie umie drewna im dostarczyć. O, czekajcie, a nie. Podkonałem go? Do ziemniaków.
Może by nie jak to pracować w tym i tego drewna donieść. Jak myślicie? Jakieś paliwo, olej. Chyba ta eksploracja to jest taki ewentualnie taki ciekawszy element gry, bo cała reszta to tu się nic nie dzieje za bardzo. Nie może trzeba było na wyższy poziom trudności. Tylko powiedzcie mi, co by się wtedy działo. Takiego nadzwyczajnego, co? Koleś kilofem złom kopie. Bo zombiaków nie ma, no właśnie, no nie ma akcji, nie ma zombiaków. Jagody wyczerpane. Jest agres, jest mięso, są jagody, no drewna tylko brakuje. Fala ciepła. Dobra, zobaczmy, co to znaczy. Coś wziąłem i tyle. Aha, bo to jest to zielone miasteczko. O Jezu, wkurzył się koleś, jak się chciałem tylko zapytać, czy ma coś ciekawszego. No i jakaś fala ciepła idzie. A co to jest? Chyba tu od... Koleś się chyba znapromieniował. Shit. A to wiecie co? Może dam kogoś do medyka i go poleczą. O, poszedł. Dzieci by mogły przy jagodach robić i je zbierać, nie? Dziwne to jest, że trzeba z tego samochodu tak wychodzić, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Mało to intuicyjne. Dobra, zobaczmy jeszcze to drzewko. Produkcja. Górnictwo przemysłowe, ekstraktor betonu, ekstraktor plastiku. Duża szafa z akumulatorami. Rafineria, mechanik. Kolonia, może bezpieczeństwo, wzmocniona brama, zakład naprawczy, szpital polowy. Nie ma jakiejś broni za bardzo. Posterunki, centrum handlowe, garaż. O, jest centrum handlowe. Ale mówię, skąd to wziąć? Niby można to zdobyć. Niby można jest, wiecie, że gdzieś tam iść i to zdobyć, ale ja nie widzę tego wcale na mapie, żebym ja mógł coś zdobyć. No, wyleczyli tego typa, czy nie? No to się kurde zwolni. Zbliża się fala ciepła. Mordzie mogłyby dzieci dodać. mogliby dzieci dodać, no. Dobra. Aha, ona teraz dojechała tym samochodem i odłożyła te rzeczy dopiero. O, ona tu chodzi w ogóle.
Karambit się baba nazywa. Dobra, moi drodzy, ja to zapisuję. Ciekawy tytuł, ale czy on mnie wciąga tak jak Rimworld? Czy tu czujecie taki potencjał Rimworldowy, potencjał przygody? Wiecie, potencjał czegoś, że to nas to może to zaskoczyć? No, średnio. No, może jakbyśmy nas dali poziom trudności jakiś wysoki, ale nie widzę tu jakby jakichś takich możliwości działania. No, w porównaniu do Rimworlda to ubogo. Ubogo i tyle. Tak mi się wydaje. Chyba, że naprawdę nie wiadomo, co się jeszcze tutaj robi. Może jakbym nie znał Rimworlda, to bym się...